Mieliśmy taką fantazję seksualną, więc postanowiliśmy ją spełnić, zeznała Charlene. Była łatwa do wykonania i sprawiła nam wiele radości. Naprawdę dobrze się bawiliśmy, więc dlaczego mielibyśmy z niej rezygnować? Oczywiście różnego rodzaju nietypowe preferencje seksualne nie są ani niczym nadzwyczajnym, ani złym. Pod warunkiem jednak, że nie zakładają krzywdzenia i mordowania bezbronnych ludzi. Charlene Edel była złotym dzieckiem. Urodziła się 10 października 1956 roku w Stockton w Kalifornii, pierwsze i jedyne dziecko Charlesa i Mercedes Williams. Od małego niczego jej nie brakowało, była rozpieszczana i wychowywana tak, aby w przyszłości osiągnąć sukces. W szkole podstawowej dziewczynka uczyła się nad wyraz dobrze. Nauczyciele chwalili jej wysoki iloraz inteligencji. Dziecko nie miało jednak zbyt wielu przyjaciół, gdyż było z natury skryte i nieśmiałe. Sytuacja zmieniła się o 180 stopni w momencie, kiedy Charlene poszła do liceum. Błyskawicznie wpadła w złe towarzystwo, zaczęła brać narkotyki i uprawiać niezobowiązujący seks. Nauka przestała ją interesować. Dziewczyna z trudem dobrnęła do matury. Jako 18-latka po raz pierwszy wyszła za mąż za bogatego narkomana. Związek rozpadł się bardzo szybko z powodu natrętnych lesbijskich fantazji seksualnych kobiety oraz wścibstwa jej rodziców. Świeżo upieczona rozwódka wkrótce znów stanęła na ślubnym kobiercu. Tym razem jej wybrankiem został żołnierz, którego sama Charlene nazywała maminsynkiem. Związek rozpadł się błyskawicznie, ponieważ mężczyzna wyjechał na służbę do Europy. Panna Williams nie lubiła jednak samotności. Nawiązała więc romans z żonatym mężczyzną, którego zaczęła namawiać na seks w trójkącie. Przerażony kochanek nie chciał współpracować i wkrótce zerwał znajomość. Gerald Arment Gallego przyszedł na świat 17 sierpnia 1946 roku. Jego matka trudniła się prostytucją, a ojciec był zdeklarowanym kryminalistą. W 1955 roku został stracony w komorze gazowej za zastrzelenie dwóch policjantów. W dzieciństwie mały Jerry był wykorzystywany przez klientów rodzicielki, zostawiany na długie godziny bez jedzenia i opieki, zaniedbywany emocjonalnie. W wieku 13 lat popełnił swoje pierwsze wykroczenie, napastując seksualnie 6-letnią dziewczynkę. W późniejszych latach coraz częściej wchodził w konflikt z prawem. Trudnił się napadaniem na ludzi za CO, otrzymał kilka wyroków. Szybko rozpoczął ostre i wyuzdane życie seksualne. Miał wiele partnerek, w sumie aż 7 razy wypowiadał sakramentalne tak. Z jednego z takich związków urodziła się Krista, którą Gerald molestował seksualnie. Charlene i Gerald, ona 21-letnia, on o 10 lat starszy, poznali się 10 września 1977 roku w klubie pokerowym w Sacramento. Od razu przypadli sobie do gustu. Połączyło ich zamiłowanie do ostrego seksu. Przez pierwszych kilka dni znajomości dosłownie nie wychodzili z łóżka. Po tygodniu mężczyzna wprowadził się do mieszkania wynajmowanego przez kobietę. Na początku związek wydawał się istną sielanką. Gallego unosił swoją ukochaną na rękach. Komplementował jej wygląd, inteligencję, zachowanie. Był uroczy i szarmancki. Imponował Charlene męskością. Nic dziwnego, że para szybko wzięła ślub, mimo iż rodzice Charlene nie tryskali entuzjazmem. Uważali, że ich córka popełniła mezalians. Mimo wszystko postanowili nie ingerować za bardzo w jej wybór. Kiedy tylko Gerald dostał to, czego chciał, jego zachowanie diametralnie się zmieniło. Zaczął być wobec żony oschły, nieczuły, a wręcz agresywny. Krytykował ją za ubiór i wygląd, nazywał głupią. Dążył do przejęcia nad nią całkowitej kontroli. Zabierał jej pensję, choć sam nie pracował, mówiąc, że to mężczyzna powinien zajmować się sprawami finansowymi rodziny. Dla dość niezależnej i pyskatej do tej pory Charlene była to spora zmiana. Po kilku miesiącach pożycia małżonek zaskoczył swoją ślubną, proponując seks w trójkącie z nastolatką, którą chwilę wcześniej sprowadził do domu. Zaskoczona kobieta nie chciała się na początku zgodzić, ale ostatecznie nie miała zbyt wiele do gadania. To doświadczenie sprawiło, że zapałała swojego rodzaju uczuciem do nowo poznanej kochanki.
Wkrótce zaprosiła ją na łóżkowe igraszki już bez udziału Gary'ego. Kiedy mężczyzna nakrył dziewczyny w sypialni, wpadł w prawdziwą furię. Oskarżył Charlene o zdradę, a następnie dotkliwie pobił. Fantazje o posiadaniu niewolnicy seksualnej nie były w tym małżeństwie Gary'ego niczym nadzwyczajnym. Jednak 11 września 1978 roku niewinne marzenie miało stać się ciałem. Wcześnie rano Jerry wyciągnął swoją partnerkę z łóżka, kazał jej się ubrać i pojechać z nim do centrum handlowego. Uprowadzisz dla mnie dziewczynę, powiedział. Kobieta nie potraktowała tej propozycji poważnie, tymczasem Jerry mówił całkiem serio. Charlene godzinami krążyła po sklepowych alejkach w poszukiwaniu odpowiedniej ofiary. W końcu zaczepiła 17-letnią Randę Scheffler i jej rok młodszą koleżankę Kit Pivot. Chcecie zajarać w moim aucie? Stoi na parkingu, zaproponowała. Nastolatki zgodziły się bez zastanowienia. Kiedy podeszły do białego samochodu, w którym miały znajdować się narkotyki, kontrolę nad sytuacją przejął siedzący w środku mężczyzna z bronią w dłoni. Kazał dziewczynom usiąść z tyłu, a żonie zająć miejsce za kierownicą. Cała czwórka dotarła w okolice Baxter, miejscowości położonej w górach Sierra Nevada. Gary'ego wyprowadził Hondę i Kippi na pustynię. Tam zgwałcił je, pobił łyżką do opon, a na koniec pozbawił życia, strzelając każdej z osobna w głowę. Kilka dni później zalane krwią ciała odnalazła miejscowa policja. Po tym tragicznym wydarzeniu zwyrodniałec zafundował swojej żonie rodzaj miesiąca miodowego. Para wyjechała na krótkie wakacje do Oregonu. W drodze powrotnej zatrzymała się w Chico, gdzie mieszkała matka i ojczym Gary'ego wraz z jego nastoletnią córką. Charlene i Gerald nie spotkali się jednak z ciepłym powitaniem, a wręcz przeciwnie. Tak się bowiem niefortunnie złożyło, że 14-letnia wtedy Krista jakiś czas wcześniej wyznała swoim opiekunom, że jej ojciec molestował ją seksualnie, kiedy była bardzo mała. Sprawa została zgłoszona na policję, a Gary'ego Jr. trafił na listę poszukiwanych w hrabstwie Butte. Kiedy więc mężczyzna stanął na progu rodzinnego domu, usłyszał, że ma się natychmiast wynosić, albo trafi na komisariat. Charlene była zbulwersowana całą sytuacją. Mąż przekonał ją jednak, że oskarżenia o pedofilię są jedynie wymysłem zawistnego dziecka. Potrzebuje nowej tożsamości, aby nie trafić do więzienia za coś, czego nie zrobiłem. Pomóż mi, poprosił. I faktycznie kobieta pomogła. A właściwie całą sprawę załatwił jej ojciec. Dzięki pieniądzom oraz wpływom błyskawicznie zorganizował fałszywy akt urodzenia. W taki oto sposób narodził się Stephen Phil, który, wraz z małżonką, wyjechał na jakiś czas do Teksasu, aby podjąć pracę jako barman. W nowym miejscu Stephen uchodził za kobieciarza. Charlene nie przeszkadzały jego liczne romanse, dzięki nim sama miała spokój. Jednak 24 czerwca 1979 roku morderca ponownie zapragnął niewolnicy. Wsadził żonę do samochodu i ruszył na polowanie. Małżeństwo udało się na festiwal do Reno, gdzie namierzyli 14-letnią Brenda Judd i 13-letnią Sandrę Kali. Pani Gary'ego zaproponowała dziewczynkom pracę przy różnoszeniu ulotek. Kiedy skuszone łatwym zarobkiem nastolatki podeszły do białego samochodu, aby odebrać broszurki, zobaczyły wycelowaną w siebie lufę pistoletu. Charlene wsiadła za kółko i wdepnęła pedał gazu. Gerald z kolei zaciągnął swoje ofiary na tył wozu i bez najmniejszych skrupułów zgwałcił. Krzyki wyprowadziły panią Gary'ego z równowagi. Kobieta zdenerwowała się tak bardzo, że miała problem z utrzymaniem odpowiedniego kursu. Zatrzymaj się w jakimś odludnym miejscu, nakazał jej mąż. Nie bójcie się, zwrócił się następnie do zapłakanych dzieci. Najgorsze macie już za sobą. Nie była to prawda. Jakiś czas później Brenda i Judd spoczęły zatłuczone młotkiem na poboczu drogi. 24 kwietnia 1980 roku para z piekła rodem porwała Stacy i Karen, dwie 17-letnie przyjaciółki, które robiły zakupy w księgarni. Sposób działania zwyrodnialców wyglądał tak samo jak za poprzednim razem. Podniecony i usatysfakcjonowany tym doświadczeniem, Gerald dwa miesiące później postanowił ponownie ożenić się z Charlene, która była już wtedy w ciąży, tym razem jednak jako Stephen Phil.
6 dni po ceremonii nowożeńcy zaproponowali podwózkę 21-letniej Lindzie Aguilar, która szła do domu wzdłuż drogi szybkiego ruchu. Kobieta była w ciąży i niosła ciężkie zakupy, chętnie więc skorzystała z pomocy. Na swoją zgubę. Tym razem jednak znalazł się świadek, który widział Lindę wsiadającą do jasnego samochodu z nietypowymi malunkami po obu stronach. Jednak z powodu braku konkretniejszych danych, na przykład numerów tablic rejestracyjnych, śledczy nie podążyli tym tropem. Skupili się za to na Bogu Ducha winnym partnerze pani Aguilar, którego przez długi czas podejrzewali o zamordowanie przyszłej matki. 17 czerwca 1980 roku państwo Gallego bawili się przez kilka godzin w barze, gdzie obsługiwała ich 34-letnia Virginia Machel. Kobieta wpadła w oko Geraldowi. Późną nocą, już po zamknięciu przybytku, mężczyzna wciągnął ją do białego samochodu, zgwałcił ją i udusił. Charlene nie mogła odżałować tej śmierci. Naprawdę polubiłam Virginię, zeznała później. Nie zrobiła jednak niczego, aby uratować jej życie. Stać ją było jedynie na chwilową separację z mężem i powrót do domu rodziców w Sacramento. To nowe życie nie trwało jednak długo. Po kilku miesiącach spędzonych na romansowaniu i podróżach Stephen powrócił, wynajął mieszkanie i zaczął na nowo starać się o względy ukochanej. 2 listopada 1980 roku w trakcie jednej z randek Gerald znów zapragnął się zabawić. Tym razem jednak musiał załatwić sobie ofiarę sam, ponieważ Charlene odmówiła współpracy. Para podjechała więc na parking centrum handlowego Arden Fair w Sacramento, gdzie spotkała Craiga Millera i Mary Beth Sowers. Gallego zmusił ich do wejścia do samochodu, a następnie ruszył w drogę. Na szczęście i tym razem napatoczył się świadek, przyjaciel jednej z ofiar, który zdążył spisać numery rejestracyjne wozu. Zanim jednak, dzięki przytomności osoby postronnej mordercy zostali wreszcie ujęci, pozbawili życia kolejnych bezbronnych ludzi. Najpierw pojechali nad jezioro Bass. Kazali Craigowi wysiąść z auta i przejść kilka kroków. Kiedy mężczyzna był już na zewnątrz, Gerald bez większych oporów strzelił mu w plecy. Następnie, jakby nigdy nic, wrócił do wozu. Czy będziesz dziś moją Kristą? Rzucił do oniemiałej z przerażenia Mary. Nie doczekał się odpowiedzi, ale oczywiście nie miało to najmniejszego znaczenia. Późno w nocy cała trójka wylądowała w mieszkaniu Gary'ego. Ciężarna Charlene położyła się na kanapie. Przez całą noc nasłuchiwała makabrycznych odgłosów, które dochodziły z sypialni jej męża. Była wściekła, że znów dała się wplątać w problemy. Zdawała sobie sprawę, co jej grozi, jeśli kiedykolwiek zostanie złapana. Mimo wszystko nie kiwnęła nawet palcem, aby pomóc katowanej dziewczynie. Nad ranem mąż wyrwał ją z płytkiego snu i kazał wracać do auta. Wspólnie wywieźli półżywą Sowers w odludne miejsce. Młoda kobieta zginęła postrzelona w głowę. Policjanci szybko ustalili właściciela auta, do którego feralnej nocy wsiedli Craig i Mary. Bez większych problemów zlokalizowali również ich ciała. Śledztwo potoczyło się błyskawicznie. 17 listopada 1980 roku małżeństwo Gallego zostało osaczone w mieście Omaha w Nebrasce, gdzie Charlene próbowała podjąć pieniądze przesłane jej przez rodziców. Kobieta, chcąc ratować skórę, niemal natychmiast zgodziła się zeznawać przeciwko partnerowi w zamian za lżejszy wyrok. Opowiedziała o wszystkich zbrodniach, również tych, o których funkcjonariusze nie mieli pojęcia. Wskazała miejsca porzucenia ciał. 18 stycznia 1981 roku urodziła w areszcie swoje pierwsze dziecko. Charlene została skazana na 16 lat więzienia. Za kratkami skończyła studia psychologiczne. Dzięki zdobytej w ten sposób wiedzy uznała się za jedną z ofiar Geralda. Są ofiary, które zginęły i takie, które żyją, powiedziała w jednym z wywiadów. Musiało upłynąć cholernie dużo czasu, żebym zrozumiała, że jestem jedną z tych drugich. Twierdziła również, że dołożyła wszelkich starań, aby uprowadzone kobiety uszły z życiem. Jak było naprawdę, nie wiadomo, ponieważ Stephen Phil nie chciał przedstawić swojej wersji historii. W 1997 roku Charlene odzyskała wolność. Jej małżonek nie miał tyle szczęścia. Otrzymał karę śmierci.
zmarł na raka, zanim wyrok został wykonany.